Udało mi się osiągnąć 7-11 przy głównej bramie. Jak widzicie, bez względu na warunki panujące na zewnątrz, tu pani na przykład próbuje sobie przejechać, 7-11 jest zawsze otwarte. Pan tu radośnie kupuje. Wszystko. Jak gdyby nigdy nic. A ja chciałam pokazać, jak się wybrałam dzisiaj do szkoły. Oprócz tego, że wzięłam moje super jabłonki, które zostały już niestety pokonane żywiołem wody. Nie śliłam się na długie spodnie, mimo że nie jest za ciepło. Stoję sobie w stroju iście plażowym. Wzięłam kurteczkę, która jest aktualnie totalnie mokra. I pomyślałam sobie, ponieważ w klasie, w której mam dzisiaj zajęcie, jest zawsze piekielnie zimno z powodu klimatyzacji i nie przypuszczałam, żeby z powodu tak zimnej pogody mnie tą klimatyzację wyłączyć, więc celem nie zapadnięcia na zapalenie płuc, uznałam, że muszę wziąć jakieś rzeczy na przebranie. Tego troszeczkę zastanawiałam się, o, ciekawy obrazeczek. Nie wiem, czy zobaczycie. Zaraz wam pokażę, jak pan minie samochód. O, tam sobie prowadzi pan skuterek. Bo jechać się raczej nie da, więc pan sobie skuterek prowadzi. Więc zastanawiałam się, jakim cudem w ścianie deszczu dostarczyć ze sobą do szkoły suche rzeczy. I o to, co wpadłam, mądra Kasia, przyjeżdżając na Tajwan, wzięła te oto cuda, czyli worki. Nieprzemakalne, wodoodporne, które z reguły zabieram na spływy kajakowe. I w ten oto sposób, w takich oto pięknie zapinanych workach, udało mi się wziąć suche rzeczy. Więc są szanse, że dzisiaj się nie rozchoruję. Agata, słuchaj. Halo? No. Aha. Tak, jestem cały czas w 7-11 i to sobie obserwuję, co się dzieje. Co jest?